7 marca. Wodzisławskie Centrum Kultury. Już po raz szósty odbył się tutaj wielki konkurs talentów. Zgłosić się mogli zarówno soliści, zespoły muzyczne oraz zespoły taneczne. Konkurencja oraz przygotowanie uczestników stało na wysokim poziomie. Biorąc pod uwagę trzy edycje, w których brałem udział jako przewodniczący jury, to od razu muszę powiedzieć, że w tym roku zostałem zupełnie zaskoczony, powalony na ziemię, że tak powiem. Wszyscy uczestnicy bardzo dobrze się przygotowali do występu. Zawsze jest tak, że mały element, mały szczegół decyduje o tym, czy zostanie zapamiętany bardziej, czy mniej. Natomiast repertuar i dobór repertuaru, wykonanie tych piosenek czasami było niemalże perfekcyjne i to jest wielki plus. I uważam, że no to jest istotne, żeby krzewić kulturę muzyczną właśnie, żeby to podnosić świadomość, gdy się udaje dzięki temu konkursowi na pewno. Tak o tegorocznym konkursie wypowiadał się Przemysław Strączek, muzyk jazzowy oraz przewodniczący tutejszego jury. Tegoroczny konkurs talentów ściągnął 20 wykonawców z całego powiatu, lecz tylko jeden mógł wygrać. Był nim zespół Fatal Addiction z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. Już raz brałam udział jako juror w wielkim konkursie talentów. Uważam, że świetny poziom, bardzo dobrze zorganizowana impreza, duże zainteresowanie. Młodzież prezentuje coraz większą świadomość muzyczną. Lekkość śpiewania bardzo mnie urzekła. Nie wiem, czy wszystkie dziewczyny trenowały swój głos gdzieś poza domem, a brzmiały no, rewelacyjnie. Nie mogliśmy wszystkich nagrodzić, były tylko 3 wyróżnienia i 3 nagrody główne. Zespół, który wygrał, przede wszystkim zdobył nagrodę za własny repertuar, za pomysł na niego i za taką świadomość sceniczną i za to, że byli świetnie zgrani. Skrzypek prezentował zupełnie inny poziom i zupełnie inną kategorię oceniania, ale uważaliśmy, że zaprezentował tak świetny, trudny utwór, wykonał to mistrzowsko, dlatego też został nagrodzony. Natomiast reszta już prezentowała bardzo wyrównany poziom. Musieliśmy się długo spierać, zanim wyróżniliśmy te osoby, które dostały nagrodę. A rozmawiała z nami Joanna Stanisz-Cebula, animator kultury oraz juror konkursu. W przerwie na deskach Wodzisławskiego Centrum Kultury zagrał zespół Walfat. A teraz zwycięski występ zespołu Fatal Addiction w utworze Marsz po Tempionie.